Witam. Dzisiaj przedstawię Wam 13 ciekawostek o Kisame. Zapraszam. Imię Kisame oznacza dosłownie demoniczny rekin, a jego nazwisko Hoshigaki oznacza suszona persymona. Tak jak każdy z członków 7 mistrzów miecza, posiada nazwisko pochodzące od produktu. Może wiecie, może nie wiecie, ale Kishimoto początkowo planował zrobić z Akatsuki potwory bez ludzkich cech i Kisame również jest pozostałością po tym pomyśle, a jego forma połączona z Samehadą przypomina Same Bito, japońskie mitologiczne stworzenie. Hobby Kisame było dbanie o Samehadę. Kisame pragnął walczyć dosłownie z każdym. Urodził się 18 marca, jego grupa krwi to AB. W pierwszym Naruto ważył 83 kg i mierzył 195 cm wzrostu, przy czym miał 29 lat, natomiast w Shippudenie miał już 32-33 wiosen. Najbardziej lubił krewetki i krabę, natomiast najmniej lubił zupę z płetwy rekina. Ukończył akademię w wieku 10 lat. Mówiłem już, że urodził się 18 marca, a to sprawia, że jego zachodni znak zodiaku to ryba. Opanował 4 podstawowe natury czakry – wody, ognia, wiatru oraz ziemi. Ukończył on 332 oficjalnych misji – 3 rangi D, 68 rangi C, 154 rangi B, 78 rangi A oraz 29 rangi S. Kisame poza Zetsu był jedyną osobą w Akatsuki, która widziała twarz Tobiego. Był chyba najbardziej lojalnym członkiem Akatsuki, ponieważ wolał odgryźć sobie język i popełnić samobójstwo, niż oddać informacje w ręce wroga. Drużyna Itachiego i Kisame jest podobna do drużyny Sasuke i Suigetsu. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Jeśli interesuje Was więcej ciekawostek o innych, zapraszam w kolejny czwartek o godzinie 16. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!